mój cały album powstał na moim dyktafonie. Ja zapisywałem w nim wszystkie swoje myśli, wszystkie dźwięki, które wpadły mi do głowy podczas pracy, podczas jedzenia, podczas spaceru z przyjaciółmi. I był jeden taki przypał, bo w grudniu zeszłego roku zgubiłem mój telefon i nie miałem tego na iCloudzie, bo nie mam rzeczy na iCloudzie, nie mam rzeczy w chmurze. I wszystko straciłem i musiałem usiąść i przez tydzień przypominałem sobie, co ja tam miałem. Więc tak, cała płyta powstała w dyktafonie. I potem z tym dyktafonem szedłem do moich producentów i mówię, rób. Więc tak było. No super. W ogóle bardzo śmieszna sytuacja, dlatego że ja z Alkiem, pierwszy duet był z Alkiem, z Baronem. Potem był z Natalią Schroeder, potem był z Julką Wieniawą i na końcu z Kubi producent. I Julka z Alkiem wtedy w ogóle nie byli jeszcze parą, nikt o tym nie myślał i nagle mam ich na albumie, więc mówię, a może ułożę te piosenki obok siebie tak na tym albumie, żeby byli blisko. Ale tak, bardzo się cieszę, że się zgodzili. Wszystkie te piosenki są inne, bo z Natalią Schroeder zaśpiewałem moim zdaniem piękną balladę, a z Alkiem Baronem już rockowo pojechaliśmy, rozpaliliśmy ogień, a z Kubim producent troszeczkę tak sentymentalnie i bardzo emocjonalnie. Więc bardzo się cieszę. No już więcej duetów nie chciałem mieć na tej płycie, ale mam cztery takie the best. Cztery słowa. Spowiedź, śmiech, płacz, nauk. Jak widzicie, jestem bardzo opalony, więc wróciłem właśnie z wakacji. Wakacje te terminowo w Polsce nie należą do moich wakacji, bo wtedy właśnie pracuję. Obozy muzyczne i koncerty, na tym się skupiam. Będziemy kształcić dzieciaki, żeby śpiewały i grały jak najlepiej. A przy okazji będę sobie jeździł do Was po całej Polsce i koncertował z nowym materiałem z mojego nowego albumu. Co robię for fun? Chodzę na karaoke. Uwielbiam czwartki. Mój ulubiony dzień. For Fun TV. Najwięcej muzyki.